Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest Disciples 2 oraz kampania Kurskich Klanów. O, kusznik został mi w stolicy. Nie wziąłem go. Żadną z moich dostępnych jednostek. Mogłem to zrobić uterem, ale mam zbyt duży kawałek do przejścia. Imperium jest moje. No, niby 6 tur, ale razem z poruszaniem się po lesie i tam żeglugą pewno byłby szybciej, ale to nie chce mi się bawić w takie rzeczy. Ale wracając do tematu gry, poprzedni odcinek stał tutaj pod znakiem wejścia na ziemię Imperium. Tak jak widać, już powoli się wdzieramy na te tereny. I dwie silne armie imperialne już zostały pokonane przeze mnie. Był to jeden rycerz Pegazów, który miał dwóch strzelców w swojej armii i imperialnego zabójcę. W imię bogini losu! Oraz udało się pokonać Kalena, którego wspierały demony, a właściwie jeden demon, wielki zwierz, który naprawdę mógł być zagrożeniem, ale wraz ze wsparciem czarów udało się odprawić z kwitkiem te pomioty Huberta. Sądziłem, że w sumie będzie jakieś wyzwanie w tej walce, no bo zwierz razem z czarodziejem i z magiem mógł zadać mi naprawdę spore obrażenia. Właściwie to zdjąć mi cały tylny rząd od razu. A dwie tury weterana. No ale nieważne. Przeciwnik został osłabiony na tyle, że nie miał właściwie nic do powiedzenia. Degarik ma 4 poziom. I w sumie myślę, że bez żadnego szkolenia się tutaj zdobędzie ten poziom. 5. Tutaj sobie myślę, że wyszkolę te jednostki dwie. Tak jest. No nie chce mi się tam jakoś bawić w pokonywanie dowódców. Tym bardziej, że oni tutaj widzę, że mają jednostki drugiego poziomu. 3 kleryków, strzelca oczywiście. Jak żeby inaczej z plusikami, bo nie mają przecież kasy na budynki. A dlaczego? No bo przecież kasę trzeba wydawać na złodziei różdżkarzy, tak? To jest najważniejsze. Chcą odzyskiwać zasoby, których później i tak nie mają, bo wydają je na odzyskiwanie zasobów. Takie błędne koło trochę. Szkoda, że tak mechaniki właśnie tej nie zmienili nieco, że jednak komputer nie brnie na ślepo w te rozbudowanie tych różdżkarzy i tak dalej. Ale niestety, no, Imperium jest moje. Twórcy nie zadbali o ten aspekt za bardzo. Moim zdaniem jednak w pierwszej części Disciples wyglądało to lepiej. Ale tylko w kampaniach, bo ja właściwie zacząłem granie w pierwszą część gry od kampanii i tam właśnie natknąłem się na te trudności. No, Uther, a więc to jest ziemia mojego ojca. Pragnę bronić jej wraz z waszą drużyną. Och, nie mały, wojna nie przystoi młodemu chłopcu. Niebezpieczeństwo jest prawdziwe. Pamiętaj, twój ojciec będzie za tobą tęsknił. Musimy wysłać cię dalej na zachód, tam gdzie się ukrywa. Tak, wyślijcie do mego ojca wieści o mym powrocie. Będzie szczęśliwy, gdy to usłyszy. Tak długo przetrwałem w dziczy i to doświadczenie uczyniło mnie silnym. Obronię swoją ojczyznę. Czekajcie, olbrzym opowiedział mi o jego niezwykłej sile. Dziw bierze, że posiada ją osoba tak młoda. Mógłby okazać się przydatny, gdybyśmy pozwolili mu zemścić się na ludziach, którzy zdradzili jego ojca. W końcu to on obejmie kiedyś tron. No, krasnoludek ma trochę racji. O, proszę. Isuel z rycerzem Imperium. Ciekawa sprawa. Dawaj mi te zasoby tam. Tak jest. Ale dla Uthera coś takiego nie będzie problem. O, miotacz toporów, no tak, ty nie masz budynku. Już masz. Co?
Wiesz co, może rzućmy ten pośpiech. Chłopak sobie tu dojdzie, zaatakuje. Imperium jest moje. Oczywiście. Można się wesprzeć trochę. Dam sobie radę. Otruciem. 75%, więc ten Isuel ma drugi poziom. O, nawet mi się nie udało. Niezwykłe rzeczy. No dobra. Nie ma co się zastanawiać, atakujemy. Jeszcze pierwsi będziemy. Możliwe, że go sparaliżujemy. On już nic nie zrobi. Ładujemy wszystko w tego imperialnego rycerza. No, by tu uciekać. Ale to nieważne. Mamy tu już drugi poziom jednostek. No, w sumie to ja nie chcę, żebyś tutaj... Tak jest! Uciekała. No, złodziej cię wykończy, bo ona nie jest na tyle mądra, żeby po prostu się zacząć uzdrawiać. Ma mało punktów życia, więc będzie uciekać. Tak myślę. No, ucieka. Naprawdę musiałeś tak spartolić. Pojedynek. Jeszcze raz. Dobij to już po prostu, żeby po prostu tego rycerza Imperium nie wtłoczył do stolicy z powrotem. W imię bogini losu. Dobra, pójdźmy może w tamtą stronę najpierw. Tu jakieś drzewka są, to już użyjemy tego poruszania się po lesie. Jest miasto. No całkiem nowe, dobrze bronione. Dwóch rycerzy Imperium, strzelec i kleryk. Nie zmienia to jednak faktu, że nie mają oni szans. Okej. Wzmocnimy kogo? Oni mają 25 pancerza. Na strzała nie będziesz miał tego rycerza Imperium, ale razem z nimi to dasz radę. Chociaż ten strzelec może być też troszeczkę irytujący. No nic. 53 obrażenia minus AX 13. No to będę musiał na 3 ciosy tego strzelca rozwalać. Nawet więcej, bo jeszcze kleryk będzie tu leczył. No dobra. O. Coś tak myślałem, że chybi. Dobra, teraz wzmocnimy mojego Dagalika i będzie wszystko w porządku. No ładne wciry tutaj dostanie weteran. Dowódca mi zresztą też. Mogę się wzmocnić w sumie czymś. Teraz tak, ty poczekaj, zobaczymy czy ty trafisz tego rycerza Imperium, co jest ranny. A nie trafił strzelca, no ale trudno. Dobra, teraz ty dobijesz tego. No strzelc jeszcze raz zaatakuje niestety. No już możesz się bronić. O dziwo nie atakują druidki, tylko właśnie dowódcę. Ale już po was. No było to jakieś wyzwanie, chociaż tu już byli zmuszeni po prostu do walki, bo bronili miasta. Czemu mielibyśmy pomagać Demostinowi? Nie dba o swe cesarstwo, więc weźmiemy władzę w swoje ręce. Niech dalej płacze za królową i synem. Już nam to obojętne. Milcz! Nie zrobiliście nic poza odwróceniem się od swego króla. Gdzie wasz honor? Wyślijcie wiadomość do Demostina, że Frenan jest pod naszą strażą i utrzymamy miasto, zanim nie przybędą tu wojska cesarza. Strzelimy sobie tu jakąś obronę, może jakiś Yeti nawet. Drogo, bo drogo, ale no... A, przecież jak uszmika, to fajnie. Ile ja naturę dostaję? 250. Nie jest jakoś dużo. W imię przodków!
Ale co tam? Mam na tyle dużo pieniędzy, że już na obronę miasta może być. O proszę, coś tu się dzieje. Żywa zbroja. Atakuje mi kogo? Złodzieja czy duszkarza? Złodzieja. Dobra, no to walcz przecież. Tu coś zrobisz zawsze. Połowę życia odjąłeś. Teraz ciekawe, czy zaatakuje różdżkarza. No jak tak, to... da radę. Szkoda, że różdżkarz może zginąć. Znaczy różdżkarz, krasnolud. No... gdzieś tam walczył ze złodziejem i był ranny. No szkoda. Co prawda więcej dla różdżkarza będzie doświadczenia, no ale szkoda w każdym razie. No poziomu ty nie dostałeś, ale jesteś w sumie bliski. Nawet byłoby fajnie. No jak dobrze, że Demosty ma takich sprzymierzeńców jak klany, bo klany pod moją wodzą. Jeszcze jakoś dadzą radę. O, proszę, tu kolejne demony. Ach, no niestety, tak widać po tamtym poprzednim dialogu, jak bardzo przeciwko Demostinowi, a Hubert de Lely zawarł pakt z diabłem i nawet oni nie wiedzą, że mają w swych armiach wyznawców Betrezena. No jest to przykre. No ale Imperium niestety toczy się w bardzo złą stronę. Okej. Okay. No może zainwestuję jednak w tej Yeti. 400 za jednego. Nie jest to tanio, ale jeden Yeti wystarczy do obrony. I otaczę tutaj toporów jeszcze. Dobra. W sumie ty byś sobie dał radę. Uterze. Co? A pobawię się nim trochę. A, nie mam mamy. No, nowy filar. Trochę many zmarnuje na takie pierdółki, ale... nie mamy ograniczonego czasu gry, więc możemy spokojnie później zbierać manę w razie potrzeby, także... no, oni już prawie padli. Jednak mają tam jakiś chyba piąty poziom. Piąty na pewno co najmniej, bo... no, piąty. Mają niebieskie mieczyki nad swoimi portretami. Wzmocnił Tera. Niech przynajmniej na ciosa jednego powali tego wózce. No i pięknie. O, walczą. Bądź przed tym drugim może, co? O, i tego rozwal. Jedynie strzelił mi tutaj swoim ognistym deszczem. Nie musisz wzmacniać. Giermek był szybciej. Może chociaż kurznik będzie szybszy od wyznawcy. Nie. O, 28 zadał. Sporo. Podciągnął piątkę. No 23, więc maksymalnie podciągnął obrażenia. 44 punkty. No coś tam jest. Miarę. Okej. I zobacz, co tam jest na górze. Tu już możemy zostawić to miasto w sumie. Oni nie będą nic wyprowadzać ze stolicy. Bo mają jeszcze miasta. W pierwszej kolejności z miast będą wyprowadzać jednostki. W imię przodków! 1200 punktów. Jeszcze doświadczenia trzeba zdobyć. No, wiele walk nam nie zostało, więc... ja mówiłem, że tutaj spokojnie dostaniemy ten piąty poziom, ale... tak wydaje mi się, że... nie do końca tak musi być. Musiałbym się wrócić jeszcze do tych ruin, bo... tam może będzie jakiś przedmiot. Oczywiście. Ciekawy. Ale jeśli nie ciekawy, to chociaż... warty sprzedaży. Czego? Nie masz kras... no czego? Sprzedaży mówię. Nie wiesz co to jest?
Co tu mamy w ogóle do sprzedania? No, jakoś tak nie bardzo widzę tutaj, żeby coś było. No, księga powietrza akurat mi się nie przyda. Rubin tym bardziej. Eliksir kory. Eliksir piosenkarki. O, anielska kula. Ciekawe. On może używać kul. Ale w sumie zanim ja bym tego anioła przyzwał w tej walce z Frelanem, to wolałbym jednak zaatakować przed mocą wody. Mi się to nie przyda w ogóle. Eliksir kory się przyda na pewno. Tu już widzę, że jest miasto. No, słabizna. Co? Więc może spokojnie uderzę, zaatakować. Chociaż tak nie do końca, może cię uzdrowię jeszcze trochę. No i teraz możesz przejąć to. Wzmocnijmy kusznika, żeby od razu zdejmował tych łuczników. Musi to zrobić. Akolitę też zdejmę od razu. Dla pewności. No, kuszniku musisz trafiać, żeby to przeżyć. Inaczej to będzie z tobą cienko. O, pomimo, że mają duży pancerz, aż 30, to jednak nie są w stanie przeżyć takiego ataku. No, 60 minus 18 w sumie wyszło, czyli 42. Więc to nie jest takie pewne, że mogę zabić tych łuczników. Ale ja nie mam żadnego wyboru, więc muszę atakować. Ale ładnie. Udało mu się strzelić akurat tak, żeby ubić to towarzystwo. Uter już sporo dostał po dupie. Widzę, z połowa punktów życia już odjęta. Paraliż nie wszedł tutaj. Dobij go. Tutaj paraliż za to już zszedł. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. No, my jesteśmy pierwsi. No to trochę problemów było, mimo że to pierwszopoziomowe jednostki. Ale było ich aż 5 to w mieście, a nas tylko 3. Złe monstra pomagają Hubertowi Delelli w walce przeciwko Imperium. Och, właśnie, i przeciwko nam tak samo pomagają. Dobra. Yeti. Rekostopy, krasnolud, no też toporów, taka armijka, niech sobie tutaj siedzi. Tu są rozwalone jakieś ruiny mamy. Frela to w sumie nie będzie nadciągał z miasta. Więc po prostu pójdę sobie tutaj na tego olbrzyma nawet. O! A ty możesz pójść w sumie sobie tutaj. Czemu by nie? W imię bogini losu! W sumie to już jest końcówka misji teraz. Została nam ostatnia walka z Frelanem. Tak naprawdę. Której nie musimy wykonywać, bo możemy go wykiwać. On wyjdzie z miasta, przejmiemy miasto. I koniec misji, bo przecież musimy te miasta przejąć, tak? 8 tur mówisz? Poruszanie się po lesie wezmę, bo widzę, że tutaj przez jedno drzewko musi się przetrzeć. Ile tam zostaliśmy? Jedną flagę więcej? No. Nie za dużo. Też użyj. Też dostałeś aż jedną flagę. No dobra. Tam już nie będę nawet cię wspomagał w sumie, bo to... I tak 2 tury będziesz szedł i tak. Tego jeszcze gościa sobie obalimy. Tylko może ustawmy się tak. Uter niech sobie odpoczywa w tym mieście, bo nie ma tu co innego do roboty. Przyjmijmy to złoto. I dostajmy w Cirę. Przyzwałbym tutaj Roka. Niech zobaczy. Jak tu wygląda ten nasz Frelan.
A tu jest jakiś Konrad. Proszę bardzo, Frelan imperialnym zabójcą jest, ma Modeusza, ma Białego Szardzieja, Strzelca, Antypadna i Świętego Mściciela. To jest naprawdę trudna armia, ale są na zewnątrz, nie w mieście. Może tak zostanę, to mi tutaj nie podejdzie. Chociaż patrząc na jego punkty ruchu i to, że może się poruszać po drodze, to sądzę, że w sumie i tak mojego wróżkarza jeszcze uda mu się zaatakować. Ale nawet jeśli, to nic straconego, bo mam już wszystkie zasoby przejęte tutaj. No, jedna z trudniejszych części już pod koniec poprzedniego odcinka została zrobiona, czyli te dwie walki. Frelan się nawet nie ruszył, czyli w sumie sztuczna inteligencja komputerowa nie atakuje przyzywanych jednostek. W ogóle. Teraz raczej już nie potrzebny. Może hymn klanów. Żeby być szybciej przed tymi olbrzymami. No nie będzie tu 100% pewności, że będziemy szybsi, ale zawsze coś. Zawsze jakieś tam są szanse na to. Nie będę się tutaj bronił, przeżyjesz. Pierwszy cios. Na drugi też możesz się nawet narażać. Pięknie. Teraz już weterana nie zaatakuje żadnym olbrzym. Dało to jednak efekt, bo udało się być i dagarikiem, i lodowym olbrzymem przed olbrzymem prymitywnym. Zobaczmy, czy teraz w tej turze się ułoży to dla mnie pomyślnie. Dagarik jest szybciej, weteran notabene nie trafił. I to spowoduje, że w sumie go nie zabiję. Więc się obronię. Bo po co mam dostawać więcej, jak i tak go nie pokonał. No kurde! No teraz nie mam wyboru, muszę atakować. Ale za trzecim razem też jesteśmy szybciej. Więc ten hymn klanów coś dał jednak. No, weteran dostał nowy poziom, proszę bardzo. 25 punktów życia więcej i obrażenia o 10% większe. 88. No, zawsze coś. Nie będę z tego powodu przecież płakał. Ale wiadomo, jak tak się wzmacniają te jednostki. O, tu zaraz też będzie nowy poziom. No to te statystyki jednak nie idą tak w górę. Przy awansie nadczygodnego wojownika byłoby widoczne od razu. Życie akurat miałby tyle samo, co ten weteran, ale obrażenia już 100. Tylko trzeba pamiętać, że to jednak jest druga misja. Oni tutaj coś kombinują, kręcą się. No proszę, wyszedł jakiś rycerzyk Imperium. Rycerz Pegasus. Opracuję, tylko że już mi nie starczy na rzucenie. A szkoda, bo chciałbym nawet troszeczkę tutaj z nim zawalczyć. Też ciekawa armia. Będę biegł do niego, no co? A ty idź do miasta sobie śpi. Żeglugę, proszę. Poruszanie się po lesie też, bo tu jakieś jedno drzewko jest. Teraz zobaczmy, ile czasu to zajmie. 3 tury. Wraz z ulepszeniami. Jest dużo szybciej.
No i się będą tutaj kręcić. Jeden wchodził do miasta, gdzie drugi wychodził z miasta. Ty się oczywiście szkolisz, będziesz zaraz chciał opanować moje miasta. Na pewno. Imperium jest moje. O Boże, Uther, Uther. Podejdź tutaj. Walnę go nawałnicą. Żeby odechciało mu się walczyć. Chyba mu się odechce. Z matkiem Uthera. No, uciekasz. To uciekaj. Powodzenia ci życzę. Dobra, rozstrzygam, bo tu nie ma czego w ogóle oglądać. 64 punkty. No to tutaj nawet w sumie bym się postarał, to i druidkę bym miał tym Utherem. Nie trzeba dużo doświadczenia dla niej. Dobra, włączaj swoje turbo, panie Dagalik. Przez drzewka też się musisz przejrzeć trochę inaczej. Ile to będzie flag? Aż jedna. No, jak nie ma gąszczu drzew, to poruszanie się po lesie aż tak dużej różnicy nie robi jednak. Rozbudować miasta może? Nie. Nie ma to sensu, nie będę tych miast rozbudowywał, bo ja nawet nie pozwolę jednostkom Imperium tutaj przejść. Jedynie tylko istotne jest zapewnienie obrony w miastach, które tutaj się buntują. One jednak są gdzieś tak w promieniu ataku przeciwnika z jednej i z drugiej strony, więc ciężko byłoby to opanować, żeby jedna jednostka biegała w oba miejsca naraz. Ale mając taką obronę złożoną z Yeti i innych tam parobków, to jest do zrobienia. Po prostu taki zabieg sprawia, że im się odechciewa jakichkolwiek ataków. No, żegnuj. Nie dojdziesz chyba w tej misji. W tej turze. Niepotrzebnie w ogóle chyba nawet się wzmacniałem tutaj tymi przyspieszaczami. No bo ty jeszcze w ogóle... Wypij sobie. Tak, już nie zostało mi dużo wag, więc niech sobie wypije ten eliksir. Jeszcze chciałbym tam zobaczyć, co jest. Tylko przez to, że oni tutaj co chwilę wychodzą jakimś ścierwem, to nie mam jakoś możliwości. Co? Idź, Uther, tam. Czego? No brako, że to jest w sumie walka, która może troszkę wymagać spięcia się, to się wzmocni. Chociaż odrobinę. No i hymnem planów też. Ja już nie mam mamy. A w sumie to dwóch jest tych barbarzyńców. Kurde. Ja byłem święcie przekonany, że jest ich trzech. A jednak mogłem dla pewności odsłonić złodziejem. Nie mam aż tak dobrej pamięci jednak. A bo w sumie, jeśli chodzi o kampanię klanów, to tutaj nie grałem aż tak dużo razy. Chyba najmniej właśnie spośród wszystkich kampanii. Nawet nie było potrzeba takich wzmocnień tutaj. No, jest nowy poziom dla druidki, to miło. A no, Dagalika trzeba będzie wyszkolić u trenera. No cóż, jednak to jest malutka mapa. O, buty podróży.
Zatrzymajmy się tu na chwilę, panie. Widzę parę beczek zacnego, słodowego trunku. Szkoda je tu zostawiać. Nie ma czasu, musimy zająć się innymi sprawami, krasnalu. Dziwne, że tak się opierasz, panie Dagalik. Czy tam mędrzec, czy tam ktokolwiek inny. Jak się takim postoi troszkę dłużej i nic nie robi, to się ciągle pyta, gdzie tu piwo. A teraz nagle nie chce. Dziwne. Ale dobrze powiedzieli, słodowy trunek, a nie zupa chmielowa. Chmiel to jest tylko przyprawa. Dobra, teraz znowu żeglujemy z powrotem. Przez 10 tur przecież aż. Teraz D6 tylko. No te buty sobie wezmę do następnej misji. Jest coś jeszcze, co mi przyjmą, na pewno te artefakty, sztandar, buty. Eliksiry wszystkie zużyjemy, różdżka podróży nie będzie mi potrzebna, bym miał dużo lepszy czar, którego sobie w sumie użyję. Przynajmniej raz. Mam mało many. Więc niech może się odnawia. Bo jednak będę potrzebował tutaj runicznej 150, 225, no właśnie. 375, 575, 775 many, żeby rzucić wzmocnienia. A ja dostaję 175. To niech sobie spokojnie idzie. No, miałem się znowu uterem ruszyć, się nie ruszyłem. Zaraz coś wyjdzie. No. Jakimś dowódcą z klerykami dwoma, bo ich ma. Pewnie ich wykorzysta. O Jezu, czy musisz tak przedłużać tym przyzywanie, Boże. No fajnie, pokonał mi mojego różdżkarza. A szkoda go trochę, bo mógł mieć drugi poziom. No, ale tak. Cymak jakiś leci. Niech sobie idzie. Dobra, żeglugę to musimy rzucić. Sorry. Będzie 125 na turę. Przychodu. Ach. W sumie to bym go zostawił, ale... Co? Nie będę nawalał go czarami. Zobaczymy, czy gdzie walczy. Jeśli nie będę pierwszym terem, to tutaj rozwala od razu gierkę. No, teraz zobaczymy, czy będzie taki odważny. Jest odważny. Rozwal ucznia od razu. Nie musi się z nikogo wzmacniać. Arcymaga, rozwal. Dziękuję, do widzenia. Nie użył. Dwóch kleryków nie użył, a ich miał. Jeszcze jeden mu został. Tak jest. Dobra, czekamy na tą mamę. Aż jej troszeczkę zarobię teraz. Bo już wszystkie zasoby, jakie są na mapie, to posiadam, także... Już w ogóle niedługo te tereny zaczną się robić klanowe. Całkiem. Już tego z Imperium to nie zostało zbyt wiele. Już 34 minuta, ale no przedłużę trochę ten odcinek jednak mimo wszystko, bo... Bo chciałbym, żeby już ta misja została skończona w tym odcinku, nie będę tego... A, tu jakieś ruiny. W ogóle ich Imperium nawet nie atakowało, to może być coś innego.
No ale chyba nie tak silnego, żeby Peter nie zdołał uciec w razie czego. A może jest coś słabego? Zobaczymy. Śmiech na sali. Imperium nie atakowało takich ruin. No to jest tylko jedno wytłumaczenie dla takiej postawy. Czemu napastujecie moją rodzinę? Chcemy tylko umknąć przed gniewem Kalena. Ale Kalena już nie ma. Ale i tak nie umknęliście przed gniewem Utera. W imię bogin losu. Ach. A, dlaczego ja nie poszedłem tędy? Dobra, wrócę się, bo miałem wyszkolić cię przecież. Dobra. Jest tylko jedno wytłumaczenie, dlaczego Imperium tych ruin nie ruszyło. Jest coś takiego jak priorytet SI, który można ustawić w edytorze. I to chodzi o to, że każdy obiekt, jakieś ruiny, miasto, kupiec czy drużyna, można ustawić priorytet dla komputera. Jeżeli jest ustawiony na 0, to cokolwiek by to nie było, to po prostu komputer tego nie ruszy. Nie zbliży się do tego, nie zaatakuje, nie wejdzie do danego miejsca. No, domyślnie jest ustawiony zawsze na 3, więc interakcje mogą być z takimi obiektami. No, starczyło na szczęście, żeby wyszkolić go. Co? Jakiś złodziej też by się tu przydał. Co my tu mamy? Same uzdrawiające. Mieliśmy anielską kulę. No nie, to nie jest jakieś szczególnie potrzebne. Co? Gdzie ja wezmę, żeby tutaj wysłać szpiega. Oczywiście. A nie dasz rady, tak. Tu też nie dasz rady, no trudno. Kurde, mogłoby tu coś wyjść jeszcze z Imperium. To bym sobie od razu stoczył tą walkę i na 5 poziomie dowódcy mógł... O, właśnie. Coś tu wychodzi. Zobaczymy co. Ale dlaczego w tamtą stronę lecisz? Gościu. Wyślemy szpiega. A, bo ty za złodzieja chcesz. Już rozumiem. Wyślij szpiega. No, kleryk jakiś tam, łucznik, coś takiego. Nieważne. Idziemy na nich. Nie wiem, po co to rzucałem w ogóle, jak to nic nie da. Tak trzeba pieść po śpiewu wrócili, tak. Na moje czary i tak już starczy. Na chwałę klanów! Dobra, to już rozstrzygnę od razu. Nawet walczyli, o dziwo. Nie, tylko nie to! No i jest Dagalit na poziomie 5. Wejdę jeszcze tylko do tego miasta, żeby się uzdrowić na szybko. I zaraz pójdziemy do Frelana powalczyć. Czy on w ogóle wziął sobie jakąś jednostkę taką bardziej pasującą do przedniego z rzędu niż strzelec? Nie wziął. Okej, miałem moc brać. Tak miało być. Naturalny pancerz też byłby dobry, bo chciałbym go w końcu kiedyś do przodu postawić, ale na razie wezmę moc. Teraz ma 75 obrażeń, to już jest w ogóle inna rozmowa. Imperium jest moje. Dobra, Imperium jest twoje, cieszy mnie to niezmiernie. Uzdrowimy się. Można lecieć na tego leszcza. Nie, no nie jest leszcze. Wzmocnijmy się. Wszystkim, co mogę. I żeby trafiał też. Pieśń broni, oczywiście. Tutaj hymn klanów. Żeby troszeczkę podreperować inicjatywę. Lodowa tarcza oczywiście.
Moc Witara. No i starczyło na to wszystko. Jeszcze nawet nawałnicę mógłbym rzucić. Ale nie będę tego robił. Zbój zwinności. Jeszcze trochę do inicjatywy. Ale przy takich 30 punktach inicjatywy to są niewielkie tak naprawdę wzmocnienia. Ochrona przed mocą ognia oczywiście, żeby Modeusz nie mógł zrobić takiego. Co takiego mógł zrobić? Żeby nie mógł robić takiego zamętu w mojej armii. Wzmacniamy mojego krasnoludzika. Ma tylko 37 inicjatywy, szkoda, że tak mało. Ale go wzmocnię. Bo on jak tutaj dmuchnie, to raza porządnie. Celności eliksir nie jest mi potrzebny. Chyżości oczywiście tobie, tobie i tobie. Pancerz. No ty byś był w sumie kluczowy w tej walce. Druidka też. Wzmocnijmy się tymi wszystkimi eliksirami. A to tutaj widzę, że nawet eliksir nietykalności nie będzie mi potrzebny. Co ja będę brał? Standard, artefakty, buty. Mogę tą różdżkę podróży nawet wziąć. O, macie taki pancerz wysoki, to jeszcze ciebie wzmocnię. I ciebie. Damy radę. No spokojnie, jakie ty masz obrażenia? O, 113. Jeszcze jak się druidka wzmocni, to już dmuchniesz tam raza porządnie. 42 inicjatywy, więc jest szansa, że będziesz szybciej niż biały czarodziej Modeusz. A o to w sumie chodzi. No. I widać, jacy oni są odważni teraz. Nawet nie będą walczyć. Ej. Proszę, zmuchnął prawie całą armię. No cóż, nie było co zbierać z Frelana, tak naprawdę. Wzmocniłem się całkiem niepotrzebnie nawet. Tak mocno. Ale nie siedział w mieście, więc no też... To dużo mówi. Przyzwanie Roka, dziękuję bardzo. Ale nie potrzebuję. Od razu w tej turze zdobądźmy to ostatnie miasto przecież. No, trzech rycerzy Imperium to zawsze tam coś jest. No już bez jakiegoś oglądania specjalnego. Wiadomo, że nikt nie ma szans. Dobra. Za dużo to nie dostanie. No i odbiliśmy miasta z rąk Huberta. Znalazłem różdżkę, mój panie. Różdżka podróży, druga znowuż. Demostin. O, wygląda jak paladyn. Oto dzień triumfu na nas wszystkich. Odzyskaliście utracone miasto Fokwel, a dzięki waszej pomocy wkrótce znów zasiądę na tronie. Uterze, nie marzyłem, że cię jeszcze zobaczę. Od czasu, gdy cię utraciłem, minęło 10 bolesnych lat. Całe Imperium będzie wkrótce twoje, synu. O, i talizman regeneracji jeszcze został. Przekażcie ten talizman regeneracji zacnemu królowi Morokowi, aby cały wasz lud mógł cieszyć się wiecznym dobrobytem. Cieszmy się i radujmy, bo dostaliśmy talizman. No i zakończenie teraz. Męstwo górskich klanów pozwoliło pokonać demonów czarty, a cesarza Demostina uradował niezmiernie powrót jedynego dziedzica. Uther dzielnie stawił czoła zdrajcom próbującym odebrać tron ojcu. Chłopiec był prawdziwym cudem. Zdawać się mogło, że nic i nikt nie zdoła go pokonać. Ciągle tylko ten Uther i Uther, a mój dowódca zawsze wszystko zmiata, ale o nim nic nie ma. On nie przechodzi do historii, nie ma chwalebnych czynów. Dwie różdżki podróży. No fajnie, bo używając takiej różdżki jako mistrz magów jeszcze, to możemy w sumie odzyskiwać 100% ruchu z jednej różdżki, bo użyjemy jej dwa razy i drugą też możemy użyć. Dwa razy. Ale nie będę brał przecież dwóch miejsc zajmował na takie przedmioty. Talizman się przyda, żeby go sprzedać po prostu.
No i buty może kiedyś też założę. No i to byłoby wszystko w tym odcinku i w tej misji również, bo udało się ją zakończyć sukcesem. Odbiliśmy miasta z rąk Huberta Delaney. No i teraz będziemy już wkraczali do misji trzeciej. Więc zapraszam Was do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.